witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ostatnio się rozszalałam z tymi vlogami. Ale tak. Dzisiaj nieco innej scenarii. Nie siedzę u mnie w pokoju, tylko w salonie, powiedzmy. Tutaj jest troszeczkę więcej światła. Mam nadzieję, że mi to światło całkiem nie zniknie, bo już jest niestety taki lekki wieczór. Ale chciałam nagrać to jeszcze dzisiaj, póki jestem jeszcze na świeżo ze wspomnieniami i tak dalej, bo boję się, że kolejnego dnia w ogóle nie miałabym czasu nawet nagrać, a jeszcze kolejnego dnia też bym połowę zapomniała, co chcę powiedzieć, więc jest na szybko. Wybaczcie, że tak, no ale miejmy nadzieję, że coś będzie widać na kamerze. Ogólnie wygląda, że to całkiem nieźle. Dobra, w każdym razie dzisiaj chciałabym Wam opowiadać co nieco o maratonie japońskiego, na którym byłam właśnie tejże nocy, z soboty na niedzielę. Z tejże okazji też przesuwałam live'a na dzisiaj, dlatego muszę się spieszyć z vlogiem, żeby tego live'a ogarnąć jeszcze, ale spoko, damy radę. W każdym razie chciałam Wam opowiadać o tym maratonie. Jak to tam wyglądało, jakie mam wrażenie i tak dalej. Może kogoś to zaciekawi. W każdym razie, przede wszystkim ten maraton był takim drugim maratonem organizowanym przez szkołę, w której się uczę japońskiego. Wcześniej był rok temu i rok temu inicjatywa bardzo mi się podobała, tylko że jeszcze nie uczęszczałam do szkoły, nie wiedziałam, jak to wygląda na kursach i no, niby mogłam przejść, bo tak naprawdę ten maraton, na tym maratonie mogli być zarówno ludzie początkujący, ludzie nieznający języka w ogóle, ludzie, nie wiem, bardziej zaawansowani. To po prostu było dla wszystkich i nadal jest dla wszystkich. Dlatego mogłam tam pójść, aczkolwiek no, bałam się. Bałam się i nie chciałam za bardzo. I właśnie marzyłam, że jak już ten rok, powiedzmy, pochodzę do tej szkoły, zobaczę, jak to będzie wyglądało, to właśnie może za rok zrobią drugą edycję i będę mogła wpaść. No i na szczęście zrobili, także mogłam przyjść, z czego się naprawdę bardzo cieszę. Więc tak, ogólnie maraton zaczynał się o godzinie 21 w sobotę i miał skończyć o 7 rano w niedzielę. No i tak faktycznie było, żeby nie było. Ogólnie rzecz biorąc, to nadal się trochę stresowałam, znaczy trochę, nawet bardzo, jak to będzie wyglądało, ponieważ liczyłam też trochę na to, że będą osoby z mojej grupy na tym maratonie, z grupy, w której się uczyłam japońskiego przez ten rok. I liczyłam, że ktoś będzie, powiedzmy, mi bardziej znany, wiecie, jakaś znajoma twarz i tak dalej. Tak jak mówię, maraton był dla wszystkich, liczba miejsc była tam ograniczona, ale no, wydawało mi się, że nawet sporo ludzi mogło uczestniczyć w czymś takim. Więc no niestety się przeliczyłam, z mojej grupy w końcu nikt nie dotarł. Byłam tylko ja jako przedstawicielka mojej grupy, tak. Więc nie znałam tam praktycznie nikogo i to mnie jeszcze dodatkowo stresowało, bo nie przepadam za nowymi grupami ludzi, zwłaszcza dużymi grupami ludzi, których w ogóle nie znam, bo nie wiem, czego się spodziewać. No wiadomo, to jest zawsze jakiś taki dodatkowy stres, że nie wiadomo, no, czego się spodziewać tam na miejscu. Aczkolwiek przynajmniej znałam, znaczy może inaczej, nie znałam za bardzo nauczycieli, bo nauczyciele się trochę pozmieniali też. W tej szkole uczą native speakerzy, czyli prawdziwi Japończycy z prawdziwego zdarzenia, więc nauczyciele się trochę pozmieniali od zeszłego roku. Aczkolwiek jeden pan chyba został, tylko i tak nie miałam z nim nigdy zajęć, więc nie wiedziałam za bardzo też, czego się spodziewać, ale za to, powiedzmy,
pan organizator, który, czy tam pan prezes ogólnie, który też właśnie to, ten cały maraton organizował, no to do jego już trochę znałam, kojarzyłam to jako jego, powiedzmy, tak najbardziej, nie, z tego wszystkiego. No, ale nauczyciele się też pozmieniali, także też nie wiedziałam, jak będzie, aczkolwiek sądziłam, że raczej będzie miło, no bo ta szkoła ogólnie jest fajna, podoba mi się tam. Także się stresowałam, ale poszłam dzielnie, stawiłam czoło i chciałam zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. No i na miejscu okazało się, że było nas w sumie całkiem sporo. Nie jestem pewna dokładnie ile, może z 20 osób? Tak około. Trudno mi powiedzieć teraz, ale było nas no, całkiem. Oczywiście ta impreza była również płatna, to nie było tak, że wszystko było za darmo, ale na szczęście nie było to dużo płatne, bo wchodziło się praktycznie za 10 zł i miało się zapewnione wszystko, to znaczy tak, no oprócz samej nauki japońskiego mieliśmy zapewnione jedzenie, tam kolację, potem śniadanie rano, mieliśmy zapewnioną kawę, herbatę, wszelkie napoje, wodę, soki, cokolwiek chcieliśmy, jakieś tam przekąski, też słodkie były, czy jakieś chipsy, czy jakieś inne tego typu rzeczy, także nie było tak, że nas tam wpuścili i praktycznie wszystko musieliśmy sobie sami załatwiać. Więc to jest bardzo fajne, nie dość, że tanio, coś takiego, fajna impreza, fajni ludzie, fajni nauczyciele i wiecie, i to jest takie, no nie wiem, wydaje mi się takie super, bo raczej rzadko są takie eventy, które są może tanie i jeszcze macie wszystko zapewnione i nie wiem, możecie się spotkać z fajnymi ludźmi, pouczyć się razem, pobawić się razem, przede wszystkim pouczyć, no to tak trudno powiedzieć, to tak bardziej w cudzysłowie, bo wiadomo, że nie wiem, koło północy to już mózg wysiada i już praktycznie nie chce się uczyć, ale wiecie, coś tam może wpadnie do głowy, a jak nie, to się pobawimy razem, pogramy w coś i tak dalej, także to jest fajna sprawa. Tak, ja się znowu rozgaduję strasznie, a to miał być krótki vlog. Ha, dobra sobie. Dobra, w każdym razie przejdźmy do meritum rzeczy. Co się tam działo właściwie? Więc pierwszy etap jakby całej nauki, całego maratonu był taki, że podzielili nas jakby na 4 drużyny, zdaje się. Każda drużyna miała sobie wymyślić swoją własną jakby nazwę. Nasza drużyna miała mój pomysł, że tak powiem, moje ulubione japońskie słowo, czyli sekai, czyli świat. Nie wiem, jakoś tak polubiłam i tak mi zostało w głowie. W każdym razie podzieliliśmy się tam na grupy. No i ogólnie mieliśmy takie przypomnienie, ponieważ tak jak mówię, był ten maraton również dla osób, które nie znają języka kompletnie albo są bardzo początkujące i nie wiem, niewiele w ogóle rozumieją, wiedzą i tak dalej. Więc zaczęliśmy od totalnych podstaw, zupełnych, czyli tam przedstawianie się, jak jest dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem, co tam jeszcze było. No wiecie, takie totalne podstawy każdego języka. Jeszcze z obrazkami, z jakimiś, wiecie, tam na monitorze takim dotykowym nam pokazywali jakieś dane słówka, czy tam obrazki do tych słówek. I to też takie było fajne. Telefonie cicho. Aha, no i potem w kwestii drużyn. Było tak, że mieliśmy na przykład była taka zabawa, powiedzmy, że na monitorze pani nam pokazywała te obrazki, które wcześniej, powiedzmy, przerobiliśmy. Tak na, nie wiem, jedną sekundę mieliśmy zgadnąć, co ten obrazek przedstawia
i napisać, dostaliśmy takie duże arkusze, nie wiem, te takie flamastry, czy co tam było, i mieliśmy napisać w hiraganie dane słowo, które przedstawiało obrazek. Mam nadzieję, że w miarę to wytłumaczyłam. W każdym razie, ci, którzy oczywiście zgadli, dostawali punkty. Mieliśmy taką tablicę tam z tyłu, na której tam właśnie nauczyciele nam wypisali te nasze drużyny i odliczali punkty. Także chyba zgadliśmy wszystko, co było do zgadnięcia. Nasza drużyna była ogólnie dość dobra, muszę przyznać. Nie wiem, mieliśmy chyba samych kujonów. Nie, no ogólnie to były dość proste sprawy, więc całkiem spoko. Chociaż hiragany to bym musiała sobie trochę przypomnieć, bo już mi uciekają pojedyncze znaki niestety. To jest tak, jak się praktycznie 2 miesiące nic nie robi, nie? A miałam coś robić. No ale to tak zawsze wychodzi. W każdym razie coś takiego było. No i ogólnie różne takie zabawy, gry. Były, ogólnie nauka była skupiona bardziej na właśnie takich zabawach, a nie na typowym kuciu, czy wypisywaniu słówek, czy rozwiązywaniu zadań gramatycznych. Tam praktycznie nic nie było takiego z gramatyki. Tylko ogólnie opierało się na słówkach, na jakichś zabawach i tak dalej. Potem wiem, że był taki fragment. W ogóle nasza drużyna, że tak powiem, z tego pierwszego etapu całego tych gier i zabaw i w ogóle podliczania punktów, to oczywiście nasza drużyna zwyciężyła, haha, muszę się pochwalić. O, właśnie, pochwalę się, jaką nagrodę wygraliśmy. No czekajcie. Okej, więc wygraliśmy coś takiego. To jest... nazywa się Matcha Cappuccino. Artemis. Co o telefonie? Czekajcie, pokażę wam Artemis. Chodź, chodź kochani. Chodź maluszku. Chodź, pokaż się do kamery. Przerwana kotka. Miau. Tu patrz. Tu jest kamera. Jakie masz piękne oczko. Zaciekawiony przyszedłem. Moje kochanie. Dobra. Wracajmy do naszej herbaty. Więc to jest taki proszek herbaciany, który po prostu się rozpuszcza w chyba zimnej albo gorącej wodzie. I muszę szczerze przyznać, że piłam coś takiego, bo robiliśmy jakieś warsztaty z zielonej herbaty i średnio mi to smakowało, ale wygraliśmy. No i oczywiście pochodzi z Japonii typowo, więc to tak gwoli ścisłości. To będziesz ze mną teraz występował. Miau. Zuzia się rozłożyła w drugiej części pokoju. Dobra, ogonek widać. Okej, w każdym razie takie coś wygraliśmy. Takie coś można było też jeszcze sobie dokupić, ale ja już nie kupowałam więcej, bo wiedziałam, że raczej tego nie wypiję. Znaczy to pewnie wypiję, ale to... No. Tak średnio mi smakuje, więc nie będę tego tam specjalnie więcej brała. Drugi etap ogólnie całej tej imprezy był taki, że mieliśmy go właśnie z tym prezesem i on robił nam taką powtórkę trochę z liczb, ogólnie liczenia po japońsku. Liczenie po japońsku jest trochę skomplikowane. Nie będę wam tego tłumaczyć, ale no, mają trochę inny system niż u nas w Polsce, przez co trochę ciężko się przestawić człowiekowi, który liczy normalnie u nas w Polsce. A potem właśnie przychodzi mi taki japoński i to dotyczy głównie dużych liczb, bo te małe liczby są jeszcze proste, ale już tak od 10 tysięcy chyba już jest problem.
więc no ale, ale ogólnie zrobiliśmy sobie tą powtórkę. Też pobawiliśmy się, pograliśmy, bo nie wiem, potem podzielił nas pan też na jakieś grupy. Dał takie piłki do rzucania i na przykład mieliśmy po prostu rzucać piłki do osób w naszej grupie i wyliczać kolejne liczby po japońsku, po kolei, od jedynki do tam ile damy radę. Potem były większe liczby i tak dalej, ale wiecie, o co chodziło, nie? Więc ogólnie to był bardzo fajny pomysł. Także fajnie się tak liczyło i przypominało te liczby, bo w sumie też trochę pozapomniałam, ale w sumie nie aż tyle, jak myślałam. Więc było całkiem spoko. Potem był taki fragment naszego maratonu, gdzie oglądaliśmy film. Tak. Oglądaliśmy film japoński. Wydaje mi się, że tytuł brzmiał The Swing Girls, czy jakoś tak. To było o takich japońskich uczennicach, które na początku nie przypadały za muzyką, ale potem właśnie jakoś tak się przekonały. To była taka komedia, bardzo lekka, luźna, bardzo zabawna. Zresztą możecie sobie, myślę, że gdzieś zobaczyć w internecie. Mam nadzieję, że ten tytuł dobrze powiedziałam. W każdym razie te dziewczyny potem się zakochały w muzyce i tak potem grały. Fajne to było. Aczkolwiek całości nie widziałam, bo pod koniec filmu, znaczy no pod koniec, no, no tak mniej więcej. Wyszłam sobie, bo problem był taki tych pomieszczeń tam, że ogólnie było ciepło. Było strasznie ciepło, natomiast w sali, gdzie był ten cały maraton, mieliśmy klimatyzację. Z tym, że ta klimatyzacja była ustawiona moim zdaniem trochę za mocno i ja jestem niestety strasznym zmarzluchem i mnie w pewnym momencie już naprawdę było bardzo zimno tam, mimo że miałam ze sobą sweter, to i tak zmarzłam. Dlatego mówię, że już nie mogłam się skupić na tym filmie i po prostu wyszłam i chlałam hektolitry herbaty, żeby się trochę rozgrzać, poszłam do toalety i tak dalej. Także posiedziałam tam na zewnątrz trochę, bo tam było właśnie cieplej, ale nie czuję jakiejś wielkiej straty z powodu tego filmu, aż tak. Ogólnie, nie wiem, komedii japońskich ja za dużo nie widziałam, ale z tego co widziałam, to raczej, nie wiem, jak średnio mi przypadają do gustu, prędzej właśnie jakieś dramaty. Nie wiem czemu, lubię smutne filmy. Lubię. Tak jakoś. Ale dobra. Później, właśnie nie jestem pewna, czy to było przed tym filmem, czy po tym filmie, chyba po. Zrobił nam pan taką gimnastykę, żeby się trochę rozruszać, wiecie, żeby nie zasnąć i tak dalej, więc mieliśmy gimnastykę, gimnastykę po japońsku, bo oczywiście puścił nam pan też właśnie taką panią, taki film z panią, która tam wykonywała takie różne ćwiczenia, dość proste, banalne, to są takie ćwiczenia rozciągające, co nie wiem, kiedyś na WF-ie się robiło takie ćwiczenia też, więc chociaż tam wzbogacone takie ćwiczenia, których w sumie nigdy na WF-ie nie robiłam, no ale w każdym razie rozciągnęliśmy się wszyscy, bawiliśmy się naprawdę, tam mi się tak śmiać chciało, że nie wiem, żeśmy na korytarzu po prostu stali i skakali. Przerwa na kolejnego kotka. Miau. Nie chcesz zamiałczeć? Patrz. Patrz. Komero. Komero. Porcie na szkło. Porcie na szkło. W każdym razie naskakaliśmy się tam. Narozciągaliśmy się. Takie naprawdę dziwne rzeczy. Ale było tak zabawnie. I nie wiem, tak fajnie było. I się trochę rozbudziliśmy, na szczęście wszyscy, także było spoko. Ja już na tym filmie też trochę przysypiałam, ja już
Zresztą ja już koło pierwszej w nocy już miałam dosyć i trochę i chciało mi się spać naprawdę. Ale dawałam radę, jeszcze nie byłam aż tak śpiąca. Później... Właśnie, w którymś momencie jeszcze pominęłam kwestię kolacji. Ale nie pamiętam, kiedy była, czy przed filmem, czy po filmie. Chociaż wydaje mi się, że po nawet tej gimnastyce, ale kurczę, nie pamiętam tej kolejności. Dobra, nieważne. W każdym razie w którymś tym momencie była kolacja. Kolacja składała się głównie z sushi. Dla mnie super sprawa, bo sushi uwielbiam. Po prostu uwielbiam i nie wiem, nie wyobrażam sobie już życia bez sushi i kurczę. I były takie naprawdę różne, różnego rodzaju, z różnymi rybami, z krewetkami. Myślę, że wegetariańskie chyba też były, chociaż głowy za to nie dam. Były też i na ostro, i na tak łagodnie. Także kurczę, fajnie, było naprawdę dużo tego. No, nie wiem, no, wydaje mi się, że coś takiego za po prostu 10 zł, nie, zabawa plus sushi plus jakieś tam poznanie ludzi, no to naprawdę super sprawa. Także zjedliśmy, napiliśmy się herbatki czy tam cokolwiek ludzie chcieli, kawy. No, ja kawy nie piłam w ogóle, bo ja kawy nie cierpię, nie lubię nawet zapachu kawy. Niestety, więc dla mnie pobudka kawą niestety nie działa i nic mi to nie daje. Tak, oczywiście były tam, było więcej tych fragmentów, kiedy uczyliśmy się też japońskiego i różne tam zabawy, żeśmy wymyślali. Na przykład była taka zabawa jak u nas w głuchy telefon, że po prostu z jednej strony całego sznurka ludzi stał nasz nauczyciel, który pokazywał słowo jakieś w hiraganie napisane. Ta osoba z końca kolejki musiała to przeczytać oczywiście i powiedzieć kolejnej osobie w kolejce. No i to tak działało jak głuchy telefon, na ucho wszystko. I oczywiście to musiało dojść do końca kolejki i ta osoba na końcu kolejki wypisywała dane słowo na tablicy. Tak, to było też dość zabawne, ponieważ nie wszyscy dobrze rozczytywali w hiraganie to, co było napisane na samym początku kolejki. I też w połowie naszej kolejki gubiły się na przykład częściowe słowa, więc... Albo końcowa osoba dopisywała coś, albo nic nie dopisywała i było na przykład urwane słowo. No, akurat tutaj nasza kolejka nie była najlepsza pod tym względem, ale było też dość zabawnie. Że wszystko opierało się na jakichś takich zabawach, tak jak mówię. No, fajne to było. Potem był taki etap, że pan nam puścił taki film edukacyjny na temat tam japońskich rzemieślników, takich mało znanych, ale właśnie, że ktoś by nie pomyślał, że na przykład jakiś rzemieślnik wkłada w coś bardzo dużo pracy, a nie wiem, wydaje się nam coś bardzo zwyczajne, na przykład, nie wiem, był taki... chyba właśnie był taki bar sushi i były takie krzesła w dość specyficzny sposób wyrabiane i nie wiem, tak robione, więc i to właśnie w taki specyficzny sposób robiła pewna pani. Ktoś by nie pomyślał, no nie wiem, zwykłe krzesło, nikt by nawet nie zwrócił może na to większej uwagi, a tyle pracy, ile trzeba było w to włożyć, no to jest coś niesamowitego jak dla mnie. Także było o kilku takich rzemieślnikach, nam pan tłumaczył też, bo tam nie było napisów ani nic takiego, też trochę żeśmy próbowali ze słuchu, no ale to wiadomo, większość z nas nie była zbyt, powiedzmy, dobrze przygotowana na tyle, żeby coś ze słuchu zrozumieć, więc... tylko powiedzmy jakieś pojedyncze słowa. Także pan nam poopowiadał, potem też mogliśmy pozadawać pytania.
Także było całkiem sympatycznie, bardzo fajnie mi się podobało. Później był taki etap, to już było chyba około w pół do piątej, tak myślę, to już mi się załączył tryb zombie. Naprawdę, tryb zombie. Siedziałam, po prostu nawet ja już nie wiedziałam nawet jak się nazywam. Naprawdę. Ja już po prostu siedziałam, patrzyłam. Nawet oczy mi się nie zamykały, tylko tak siedziałam i patrzyłam, tak. Tak cały czas. Ludzie widziałam, że już też połowa tam zasypiała. W ogóle część ludzi się wykruszyła. Myślę, że tak koło pierwszej, drugiej chyba zniknęli. Zniknęli jacyś ludzie z naszej grupy. Znaczy po prostu poszli do domu. W takim sensie. Zresztą wcale się nie dziwię, bo to już naprawdę potem jest wykańczające trochę. Ale postanowiłam, że spróbuję do tej siódmej wytrzymać, no i próbowałam dalej. Więc zatem łatwiej na przykład ludziom było wyjść, którzy, nie wiem, mieli samochód, mogli sobie podjechać nie do domu i bez problemu. Ja musiałam jechać autobusem, więc nie wiem, jakbym chciała wyjść wcześniej, no to musiałabym, nie wiem, wracać taksówką albo... Też może busem by dało radę, ale bałabym się sama, powiedzmy, o tej porze chodzić po ulicach Katowic, więc... więc tak mniej więcej. Więc wszyscy nie wytrzymali do końca. A było parę osób, które wyszło wcześniej, ale i tak powiedzmy większa część grupy dotrwała do końca. No, ale tak jak mówię, około pół do piątej załączył mi się tryb zombie i już po prostu nic nie wiedziałam. Kompletnie. W dodatku o piątej rano był ostatni etap nauki japońskiego. Ja myślałam, że tam umrę dosłownie. Pan był bardzo miły. Pan był bardzo miły, ale niestety po prostu ja już nic nie wiedziałam. Nic, kompletnie. Też stanęliśmy sobie w takim wielkim kółeczku. Rzucaliśmy piłką i na przykład pan mówił, że byśmy wymienili sporty po japońsku. Mówię, tak, na pewno. Więc w większości wypadków pasowałam, bo po prostu nic nie wiedziałam. Nie dość, że wiecie, no połowa rzeczy mi po prostu wyleciała z głowy, a druga połowa, no po prostu mój mózg nie działał już o tej porze. Nie dało rady, no. Dobra, w każdym razie sporty nie. Zwierzęta. O, zwierzęta to już prędzej, bo akurat trafiłam, że tak powiem, że nikt nie powiedział o kocie, więc powiedziałam neko i byłam happy. To było jedyne słowo, które mi przyszło do głowy po prostu o tej porze. Jany. Potem było coś jeszcze. Aha, chyba miasta w Japonii czy coś takiego, ale to w ogóle nie wiedziałam. To nie było po prostu mowy, żebym wiedziała o tej porze. No było sporo rzeczy. Potem na koniec jeszcze mieliśmy taką grę, gdzie też siedzieliśmy takim wężykiem, powiedzmy, tyłem do siebie plecami i osoba ostatnia z jakby tej kolejki, tej osobie pan pokazywał karteczkę ze znakiem z hiragany chyba. Tak, na początku chyba była hiragana. Więc ta osoba z tyłu kolejki na plecach kolejnej osoby próbowała narysować ten znak. I ta kolejna osoba musiała zgadnąć ten znak i podać, jakby narysować na plecach kolejnej osobie i tak do końca kolejki. Nie wiem, czy rozumiecie, ale tak to mniej więcej działało. I było tak, że ja już też naprawdę niewiele kontaktowałam. I musiała mi ta dziewczyna chyba trzy razy każdy znak. Chociaż nie, jeden znak zgadłam od razu. Ale reszta to po prostu była jakaś, nie wiem, z kosmosu dla mnie. Już nie wiedziałam po prostu, co to ma być. Ale jakoś dawałam radę, powiedzmy. Potem było gorzej, bo zaczęły być znaki kanji, które są bardziej skomplikowane od hiragany. I po prostu to już w ogóle nie dawałam rady, nie, ale jakoś tam z pomocą było w miarę okej. Więc przetrwałam to, ale już potem naprawdę
zero myślenia. Potem już nawet nie wiem, co się działo. Naprawdę. Znaczy, nie, że zasnęłam czy coś, bo mówię, tryb zombie i po prostu nawet nie byłabym w stanie w tym momencie spać. Po prostu nie myślałam, mój mózg się wyłączył. Potem był jakiś taki fragment, że jeszcze coś zgadywaliśmy czy coś takiego, ale naprawdę wtedy siedziałam i tryb zombie i nic więcej. No i potem na sam koniec jeszcze przyszedł właśnie pan prezes, tam jeszcze coś do nas pogadał, pogratulował nam, że wytrzymaliśmy, bo już nadchodziła 7 godzina rano. Ja już tak z wyczekiwaniem trochę już czekałam, Boże, do domu, do łóżka. Nie, ale mówię, do końca wytrzymam, jeszcze te parę minut wytrzymam. Także pogratulował nam, podziękował, żeśmy przyszli. Aha, było jeszcze w ogóle śniadanie. O 5 rano było śniadanie. Tak. Śniadanie składało się z kanapek, z jakąś tam szynką, ogórkiem i papryką. Była też wersja z żółtym serem. Także było sporo tych kanapek, każdy też mógł sobie brać ile chce. Także to też zjedliśmy. W sumie były właśnie takie jakby 3 etapy posiłków, bo w sumie na samym początku jeszcze był taki poczęstunek słodki, z tym, że te słodycze były i tak cały czas wystawione, więc ktoś mógł sobie wyjść i po prostu wziąć w każdym momencie. No to sushi potem też przez większy czas była wystawiona. No i to śniadanie potem i w sumie tyle. Tak mi się wydaje. Dobra, no i tak, jak już wszyscy tam padali totalnie ze zmęczenia, to wszystko się skończyło o 7 rano, więc zebrałam się i poszłam do domu. Pojechałam do domu. Do domu dotarłam koło 8. Dałam tylko moim kotkom w śniadanie. Zasłoniłam wszystkie okna i po prostu położyłam się spać. I spałam do około 14. Potem się zebrałam, żeby wstać i coś zjeść ogólnie jeszcze i wiecie, tak zebrać się trochę. I ogólnie teraz jak wzięłam prysznic, to tak mi lepiej. Także. Jak się ogólnie wyśpię jeszcze jutro, to będzie dobrze. Ale naprawdę byłam jak zombie. Dobra, wiem, strasznie długo gadam. W każdym razie. Dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Mi ogólnie maraton się bardzo podobał i naprawdę nie żałuję, że poszłam, chociaż miałam taki moment, że chciałam zrezygnować, bo mówię, no kurczę, nie ma sensu, jak tam nikogo nie znam. Ale ogólnie naprawdę ludzie byli bardzo w porządku, bardzo mili i fajnie się z wszystkimi bawiło tam, bo już naprawdę trudno to nazwać nauką, ale bawiło się super. Fajnie, że było coś więcej poza samym językiem japońskim, chociaż fajniej by było też, gdyby, nie wiem, tak więcej kulturowo było, no właśnie na temat kultury samej Japonii niż tam, no ale ogólnie też było fajnie. Fajnie, że był jakiś film, jakieś właśnie takie ciekawostki, mogliśmy pogadać z nimi wszystkimi na temat Japonii, także fajna, naprawdę fajna sprawa, coś takiego i kurczę, no bardzo na plus. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, dajcie znać, jak Wam się podobało oczywiście, co o tym wszystkim myślicie i tak dalej, piszcie w komentarzach, no i do usłyszenia w innych filmach, vlogach czy jakichkolwiek, cokolwiek innego się wymyśli. No, to cześć! Kiciu, a ty co ty robisz? Dobra, on się tu skrada. Artemis, zostaw moją herbatę. Dobra. Never mind. Ej, zostaw kamerę.